Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. No i cóż, dziś wracamy do błazna. Na trzecie już spotkanie, w którym tym razem zagramy w Tak mi przykro, czyli jeden z najbardziej irytujących challenge, jakie błazen oferuje. Hej, nie byłoby fajnie, gdybyś kradł całe wyposażenie przeciwnika po każdej walce? Sprawdźmy. No właśnie, zasady. Po pokonaniu wroga zachowujesz całe jego wyposażenie. Nowa umiejętność, usunięcie, trwale niszczy karty. Znaczy mówiąc, będziemy mieli milion problemów, będziemy musieli niszczyć wszystkie karty. Powitajmy błazna minutą ciszy. Ciekawe, jak to jest walczyć z dzielnymi mieszkańcami lochów, którzy tak długo byli ich przyjaciółmi i sojusznikami. Dobra. I zaczynamy od robobota oraz magika. I tak, nie ma żadnych przedmiotów niestety. I tutaj mogę wam szczerze powiedzieć, że spotkam się z wieloma strategiami. Każda oferuje co innego. Jedna mówi... Jedna właśnie, wracając, mówi: słuchaj, no, pomijaj co niepotrzebne, bierz tylko podstawowo wszystko, leć czym prędzej po prostu na ten... Leć po prostu na to, żeby usuwać karty, zbieraj naprawdę jak najmniej i walcz tylko z tymi, którzy dadzą coś przydatnego. Pewnie są też tacy, którzy... No, wracając. Są też tacy, którzy mówią, żeby walczyć ze wszystkimi. Ja wznajdę tą samą regułę, ale patrzcie, to jest jakaś klątwa. Ale dobra. Niestety, możemy tu zginąć. Te rzeczy od razu będą fajne, ale... Ale dobra, widzicie? Tak, możemy tutaj teraz usuwać rzeczy. I nawet zmarnuję całą rundę na to, żeby dwa psztyczki już wyrzucić. No. To jest właśnie największa zaleta. Ten się niestety tarczuje, ale wiecie. Przynajmniej nie musimy się teraz przejmować aż tak bardzo psztyczkami, które będą nam przeszkadzać. Więc no. I... Naprawdę ryzykuję mocno, ale robię to. Wyrzucam psztyczka. I tak, wiem, że pewnie większość z was teraz po prostu ma takiego facepalma, co ten gościu robi, jaki idiota i w ogóle, ale no, uwierzcie mi, no, ja czuję, że to jest potrzebne. Po prostu... Idźmy na to, że... UG RNG nam pomoże. I w sumie nawet nie ma co pomagać, bo... Daje tą gwarancję w sumie zdobywania psztyczków. Dobrze, że możemy tutaj zginąć. Ale tak. Dobra, przeżyjemy jeszcze wystarczająco długo, żeby ryzykować, więc tak. Dobra, tarcza. Tarcze są wredne. Ale wiecie, przynajmniej dajemy nam gwarancję, że... Przeżyjemy jeszcze trochę. Szóstka, oj, bedo obrażenia. Ale wiecie, z dobrej strony, mimo tego, że zostanie nam 5 życia, no to pokonaliśmy gościa. Zdobywając dwie bardzo potężne rzeczy, więc no nie jest aż tak źle. Jej, magiczna tarcza, magiczny pocisk. Żremy jabłko i teraz robobot. Będzie łatwiej, bo wiecie, nie mamy już tych śmieci. Ale tak, może sobie poradzimy. Teraz tak, puknięcie. Magiczna sztuczka. Magiczny pocisk. I może to przeżyjemy? Nie, nie przeżyjemy, oczywiście. Oczywiście, że nie przeżyjemy. No niestety. Widzicie, zafiksowałem na tym wszystkim. Usuwaniu psztyczków i tak dalej, więc no. Ale rozumiem, ale tak, rozumiecie. Może to zdziałać. Powitajmy, błazna mi tam ciszy to było. Dobra. Magik i gorący łeb, no. Ładnie to samo. Ale tym razem zacznijmy od gorącego łba. Dobra, dobra. Jak widzicie, tylko jedna rzecz, kula ognia. Nawet nie będę oszukiwał. W moim odczuciu
bo jest super. Po prostu kula ognia jest naprawdę dobrą rzeczą. Nie jest idealna oczywiście, ale z chęcią wezmę. No niestety parzysta. W tej rundzie jeszcze za dużo nic nie zrobię, ale chociaż tego psztyczka wyeliminuję. Wiecie, głównie dlatego, że po prostu właśnie powoli muszę ich usunąć. Dobra. No idealna pozycja, żeby potem znowu go wykasować. Ale na spokojnie, nie mamy jak, więc tak trzeba będzie to zrobić i... Dobra. Idealne rozdanie, żeby zadać jakieś obrażenia. Okej, okay, gorący łeb niczego nie ma. Mamy farta. Dobrze, dobrze. Ryzykuję sporo, ale patrzcie, już nie mamy psztyczków. Kolejna szóstka, no, oczywiście. Dobra. Jeśli trafi mu się szóstka, to leżymy. Nie ma niczego, dobra, wygraliśmy to. Dziękuję bardzo. Mamy kulę ognia, która jest potężna i jeszcze przeżyliśmy, więc jej. Dobra. I teraz gorzej, że magik na 8 punktach życia, więc mamy dwie rundy na pokonanie gościa. Teoretycznie. Dobra. I proszę kulę ognia. Nie ma, jest puknięcie. No dobra. Puknięcia też mogą być. Super, po prostu. Ale wracając, tak jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna. Właśnie, jeśli chodzi o puknięcia, też będziemy musieli część z nich usunąć. Bo nie ukrywam, po prostu nie widzą mi się aż tak bardzo. Ale dobra, wygraliśmy. Na 2 HP. Po prostu wiecie, są fajne, ale aż tyle ich nie będziemy potrzebować, jakoś będziemy mieli spam innych rzeczy. Trzecia kostka, super. To się na pewno przyda. I tak, kichacz, stereogłowy pirat. Niestety kichacz. Zwróćcie, że z nim będę walczył jako pierwszym. Głównie dlatego, żeby potem te szybko kolce pousuwać i inne jego rzeczy. I tak, zacznijmy od tego, na wszelki wielki. Puknięcie, w sumie powinienem zrobić inaczej, puknięcie. I może, w sumie też jedno słodycze byśmy mogli wyrzucić, albo oba. Chyba nie ukrywam, po prostu te słodycze. No nie są aż takie dobre. W sytuacji, kiedy będziemy mieli po prostu olbrzymią talię, więc... Dobra. Nie jest to może naprawdę dobre rozwiązanie, ale usuńmy słodycze. Będę jeszcze za nimi płakał, ale... No niech się dzieje, co się ma dziać i tyle. Oj, no nie. Obrażenia lecą. Smutne to. Ale dobra. O, magiczny pocisk. Kula ognia. I tutaj usuniemy jedno puknięcie. Wiecie, to mówię, to jest może i poniekąd głupie, ale ja uważam, że tak. Muszę to po prostu robić. I oczywiście wrzucić tutaj zamiast tam. Głupie. W sumie... Będę tego żałował naprawdę, ale patrzcie, co ja robię. Tak. Coraz mniej kart nam zostaje. No i niestety robię to z premedytacją. Mówię niestety, bo jednak... Pomyślcie sobie szczerze. Potem będę płakał, że mam za mało tego. Ale tak. Ważne, że wygraliśmy. Gorzej, że teraz nam zapcha znowu śmieciami. Bo patrzcie, no to wszystko. Okej, kolce jeszcze mogą być jakieś. Jeden, góra dwa, no ale więcej do nacy nam to. Tej stereogłowy. Który też będzie naprawdę ciężkim wrogiem. Prawie idealne rozdanie. Ale dobra, w takim wypadku zróbmy tak. Tak. I pozbądźmy się kolca, póki mamy okazję. Będzie to ciężka walka właśnie przez to. Ale tak, powinniśmy dostać level upa akurat, to będzie dobrze. Może to przeżyjemy. Okej, okay, kolec. Dobrze, dobrze. Dobrze, że kolec oberwał. Możemy teraz go jeszcze bardziej z przyjemnością wyrzucić. I spokojnie sobie radzić. Okej, okay, jeszcze kichnięcie, dobra, już coraz lepiej nam idzie czyszczenie. Chyba, że jemu dobrze idzie zadawanie obrażeń.
Ale okej. Uuu, kula ognia. Jak smutno. Ale i tak, wiecie, że zarzucimy kulką, bo czemu by nie? Lepsze 4 obrażenia niż nic. No i tak, teraz jeśli będziemy mieli dobre kostki, to już udało się nam pozbyć wszystkiego. Jeśli nie, to niestety. Naprawdę, powiem wam szczerze, jestem tutaj ryzykantem maksymalnym. Ale tak. Dobrze, przeżyjemy to. Chodzi, że tylko 6 życia. Ale okej. Na 3 tarczki. Magiczny pocisk. Kula ognia. Dobra. Przeżyjemy, nieważne co on by trafił. Jedna tarczka nas ustali na 1 HP. Więc tak, takie tarczki mogą być naprawdę dobre. Niech, czuję to po prostu dysrespekt za zginięcie od 2 puknięć minus. No i to jest porządne, piękne. Udało się, zwiększony poziom i niestety kradniemy fal dźwiękowy i duplikację. I tak, teraz powiem szczerze, że fal dźwiękowy bym nawet poniekąd mógł zostawić. Szczerze mówię, poniekąd. Bo myślę, że jedną mogę zostawić, 2 to trochę za dużo. Chociaż nie, no w sumie to jest lepsze od puknięcia. Kogo ja szukuję? Więc tak. W takiej sytuacji żegnaj puknięcie. Dobra, tak to zostawimy. Ej, okej. Ładnie to wygląda. Nawet bardzo. I przy okazji wybaczcie, jeśli też będziecie słyszeć jakieś sukania czy coś, ale... No to jest po prostu moja szklanka z kawą. No tak, miałem wielką chatę po prostu na kawę, to musiałem sobie zrobić. Nawet nie... Po prostu chcę ją wypić, póki jest ciepła. Więc no, może zdarzyć się, żeby to stukało szklanką czasami. I tak, magiczny pocisk. Chwila, tak zrobimy ładnie. Nie no, teraz jeszcze lepiej. I tak, tak. I widzicie, jesteśmy w stanie zagrać prawie wszystko w jedną rundę. Jeśli by pozbyć się ostatniego puknięcia, bo chyba jeszcze jakieś mam, a może nie, nie jestem już nawet pewien. To może nawet byłoby super dobrze. Ale tak, fala dźwiękowa. Kula ognia. Nawet nie wiem, co ja mam w talii. Więc teraz zobaczymy. Trochę mniejsza. Ogólnie mówiąc, to zostawię. Ostrzał spróbuję wyrzucić. Tylko najpierw talia. Ostrzał, duplikacja, kula ognia, magiczny pocisk, magiczny tarczy, fala dźwiękowa, nie, dobra, nie mamy już puknięć. Więc widzicie, jak ładnie to idzie i zniszcz kartę. Biorę. Odbywamy się ostrzału. A resztę, no, powiem szczerze, resztę tych rzeczy, to co mogę zostawić? Bo na takiej talii da się grać. Challenge... O nie, widzicie to? Najgorzej. Trafiliśmy na czarodzieja Yetiego i innych takich. O, jeszcze skrzynka. To jest zaskakujące, ale dobra, zacznijmy od Yetiego. I powiem szczerze, że mam wielkiego pecha. Rodzi jego 6. Podkreślam. 6. Tych, jak to, co to było? Brakuje mi słów. A, 6 przedmiotów, no. To może być nasza zguba. No. Po prostu rozumiecie. Będę musiał się nieźle namęczyć, żeby sobie poradzić. Natomiast jeśli chodzi o Yetiego, to epoka lodowcowa, co nie, tak nie za bardzo. Natomiast jego na nieparzyste kostki, super. Po prostu nie mam do czego się przyczepić. Ej, dobra. Więc tak, no rozumiecie, o co chodzi. I... niestety nie trafiło tutaj, ale dobra, i tak nie jest źle. Ta super muzyczka, oczywiście, że to. Okej. Tak, wiem, że trochę głupia, ale okej. Magiczna tarcza i lecimy dalej. Otrzymujemy obrażenie, on też otrzymuje. Walka zaciekła. Wartości minimalne non-stop. Często. Widzę, teraz wpuszczałem tu każdego. Ja.
Płacz, płacz, bo przegrałeś. Głop jeden. Dobra, teraz zobaczmy, co my tu mamy. Nie. Ktoś mogą powiedzieć, ciekawe, powinieneś brać, super przedmiot, ale jestem zdania, że nie. Dobra, to idziemy na czardzieja, na końcu czardziejka. Przy czym podczas walki z czardziejką spróbujemy pokasować jak najwięcej rzeczy. I od razu mówię podczas walki z czardziejką, bo jednak na czarodzieju może być za dużo problemów. No chociaż nie ukrywam, jeśli trafi mi się coś dobrego do usunięcia, to definitywnie to zrobię, więc... tak. Epoka lodowcowa już wylatuje, więc jej, super. Ta. 5 obrażeń podpalenia niestety. Ja go strasznie nie chcę na niego rzucać, ale okej. Dobra, dawaj. Najgorzej? O nie, najlepiej, bo w sumie to mu się trafiło teraz idealnie. Dobra. Tak. Daję mu 4 obrażenia. Nie ruszamy tego. A i przy okazji muszę to sprawdzić jeszcze, bo powiem wam szczerze, że nie sprawdzałem, czy jeśli tutaj będziemy mieli mniejszy licznik, to w następnej walce też ten licznik będzie mniejszy, czy nie? Uniknij następnego ataku, idealne, szczerze. Okej. Tego ataku. Dziękuję. Jakimś tym się to udało, gorzej, że teraz będziemy mieli dużo rzeczy, które mogą być nie najlepsze. W sensie, to zostawię. To może też... Co do tych nie jestem pewien. W sensie, wiecie, to jest potężne jak na wartość kostki, której potrzeba. Ale no tak, to trochę zaśmieca talię. Więc zanim jeszcze czarodziejkę, to zobaczmy, co tu mamy. Zniszcz kartę. Idealnie. I w sumie od czego by tu zacząć? Od tego, bo trucizny nie będziemy mogli zbyt dobrze rzucać, więc no. A wiecie, usunięcie zawsze jednej zbędnej karty przyspiesza nam proces cały i... Tak. Jeśli zarzucę coś wcześniej, to później to, co zarzuciłem, zostaje. Dobra, warto wiedzieć. Naprawdę dobrze wiedzieć. Porażenia oczywiście, bo jakby inaczej. Fala dźwiękowa, zaklęcie pioruna. Pantełki piorun. No to na pewno to nie było jedynka, więc zobaczmy. Czwórka. No niestety, nie wykorzystam. A w takim wypadku to tak. Kacki hook, tak. Będzie teleportacja, szkoda, że nie mamy, ale dobra, to osłabimy ją troszkę i tak. I dobra, zaklęcie pioruna też będę mógł wykasować, jeśli będę chciał. Tylko wiecie, to jest tylko kwestia teraz, czy ja tego chcę, czy nie. A dobra, powiedzmy, że... Będę tego żałował pewnie później, ale niech będzie, że tak. Zbędziemy się tego. Duplikuję też 6, żeby mieć ewentualnie jeszcze łatwiej z usuwaniem innych rzeczy. I tak, teleportacja wymagała... To zostawiamy. Nowy odłamek. Zostawiam, bo to jest na dowolną nieparzystą. A zaklęcie zamrażające, chociaż jest potężne, to... Do widzenia. Tak samo zaklęcie ogniowe i inne takie specyficzne. Co najwyżej właśnie salę luster sobie zostawimy. I jak mówiłem, też teleportacyjne, bo no jednak uniknięcie ciosu raz na ruski rok jest fajną rzeczą. Niestety ona wie, jak to wykorzystać, więc tak. Ale mimo wszystko wygrywamy tutaj. Tak jak najczarze ogniowy, to zaszczyt było cię znać. Dobra, magiczną tarczę też wyrzucę, szczerze to było... Po prostu stwierdziłem, że wiecie. Ona jest nawet mocna, ale bez nich też sobie poradzę. Dobra, spoko, dzięki za walkę. Gif, nie wiem. Raju, ale tu odleśnie. Oni się powtarzają strasznie. Dobra. Pociołek, porażenie, uszkodzenie. To są akurat dobre rzeczy, moim zdaniem. Nie idealne, ale wiecie, dobre w miarę, więc jeszcze część zostawię. I super pianek. A póki co ulepszacz.
Ołek będzie dwurazowy, to nie. Duplikacja chyba będzie pozwalała na dowolną kostkę. To jest fajne, ale niekoniecznie trzeba. Porażenie. Po prostu dowolna kostka, fajnie. Kula ognista. Parzysta, dwa podpalenia. Stala luster plus. Nawet nie będę po prostu pytał was się, co powinienem, czy coś. Chociaż dobra, takie pytanie się was, to w sumie było głupie. Ale nawet nie będę myślał. Sala luster plus po prostu, no. Co mam więcej powiedzieć? Sala luster plus, no po prostu. Po prostu sala luster plus. Pozwala tak łatwo kostki robić, że po prostu, szczerze mówiąc, już się nawet nie boję. Naprawdę, już się po prostu nie boję tego, co wyjdzie. Dobra. Powinienem duplikację użyć. No cóż, uszkodzenie. I wszystko z wartości, których nie mogę uzyskać. Czyli tę duplikację mógłbym wyrzucić ostatecznie. Tylko czy to ma jakiś większy sens im tego wyrzucać? Nawet nie wiem. Okej, tak. Tak, no pięknie co idzie. Prawda, no jak mówię, przydałoby się trochę poczyścić, ale nawet nie wiem z czego tak do końca czyścić. Więc to jest takie... Powiedzmy, że pojęcie względne to czyszczenie teraz. Ale zaraz się zobaczy. Piracki hak, nie, to jest za dobre. Chociaż mam milion innych ważniejszych rzeczy niż w sobie ten haczyk, więc może... Dobra. Dało się. Wygrana. Co prawda kosztem wielkiej ilości HP, ale... To jest fajne, ale wiecie... Może i fajne, ale z jakiejś strony będzie zapychało talię to mocno. Rohatyniec. Kolejny, który będzie chciał zapchać talię. Dobra. Dobra, dawaj to tutaj. Szczerze, chyba to zakręcie teleportacyjne, chociaż tak chciałem zachować, to... Teraz mu podziękujemy. Pogajcie, tak szczerze powiedziawszy, to aż takie dobre nie jest. Teraz tak, piracki hak. Pewnie też odrzucę, mam wystarczająco dużo rzeczy na dowolne wartości. Więc potencjalnie, no, nie jest to nic takiego wspaniale wielkiego, co by się przydało, czy tak. Słabe wartości, niestety. Myśleć, jak to zrobić. Uszkodzenie, dobra. Do porażenia, no niestety. No nie wierzę, wiecie co, tutaj liczyłem na jedną tylko rzecz, naprawdę. A nazywa się ona... Ja już myślałem, że przyszła nagle. Sala Luster Plus. Ale nie. Po prostu nie, nie mogłem tego dostać. No cóż, chyba zaraz nasz koniec. No to niestety wygląda. Chociaż... Może jeśli się dobrze wszystko ułoży, to jeszcze niekoniecznie. Dobra. Niestety. Niestety wygląda na to, że ta... Chociaż nie, dobra, zablokuję tylko kostkę, może jeszcze się uda. O, nie wierzę, wiecie co? Będę musiał skasować salę luster, żeby próbować przeżyć. Nie... Ja po prostu chciałem mojej śmierci. Nawet po skasowaniu sali luster dostałem coś, co mnie nie... pozwoliło przeżyć. Dobra, głupi jestem, mogą mi kasować sali luster. Nie wierzę, ja przeżyłem, ale... To za życie w sumie. Bez sali luster na jeden HP. Jeszcze przeciwko wilkorowi nie... No niestety przegrałem. No niestety przegrałem.
A wiecie, co jest najlepsze? No, nieważne co będzie, to i tak coś z tych wartości zrobi. W szczególności z jedynek. Więc tak, no, na jeden HP to nie ma szans przeżyć. Zrobiłem co mogłem. Teraz nieważne co będzie miał. Rzuca to i śmierć. A jeszcze klątwę, tak. No niestety. Się nie udało, ale jak mówiłem, ciężkie wyzwanie. Więc cóż, no. Niestety porażka. Ale na tym zakończymy odcinek i cóż. W tym oto momencie rozpoczynamy rotację po raz kolejny od początku. Przy czym, powiem wam szczerze, nie wiem. Po prostu nie wiem, czy będę robił rundy eliminacyjne, równo logo wszechświata i tak dalej. Wcześniej czy później oczywiście postaram się, ale powiem wam tak całkowicie prawdę. Te rzeczy to są... wszyscy mają to samo. Tak, dla tych trzech każdy ma to samo. Nie są one aż tak super interesujące, dobra, poza wszechświatem. W sumie tutaj to też jest, nawet. Ale tak. To jest może ciekawe, ale zanim to zrobię, chciałbym wszystkie takie specyficzne dla postaci pokazać, więc rozpoczynamy nową rotację. Zaczynając od kradzieja, potem robot, i tak dalej. I wszyscy, którzy nie przeszli pierwszych swoich trzech. Przy czym jedynkę można pominąć, nie był wiedźmy, ale też spróbuję. A kiedy, powiedzmy, po dwóch rotacjach nie uda się tego przejść, to wracamy już właśnie też do wojownika i innych takich. Po prostu po to, żeby pokazać może coś więcej, póki jeszcze mam wenę do grania w kostki. A póki co tak, dziękuję wam bardzo i cóż, do zobaczenia już za jakiś czas w odcinku, w którym powracamy do złodzieja, więc trzymajcie się i hej.